Młodzież może zobaczyć i sama spróbować, że wytworzenie czegoś dzisiaj kiedyś wymagało poświęcenia dużo energii, a sama gra w Minecrafta to nie wszystko. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj można się wszystkiego dowiedzieć od podstaw. Można nie tylko podejrzeć, ale też spróbować. To jest bardzo istotne właśnie podczas Dni Rzemiosła u nas, że można za pomocą własnych rąk wykonać różne przedmioty, a to sobie ulepić jakąś miskę, albo posiłować się właśnie w warsztacie stolarskim piłą moja, twoja. Nie każdy ma taką okazję. Tu trzeba się trochę napocić. Jednak potrzebna jest pomoc dwóch osób. No czasami trzech, żeby zobaczyć, czy lina się nie poplącze. Co robimy w sposób? Właśnie taki. Wciskamy tutaj. Już pan skończył? Jeszcze, jeszcze. Bo tu trzeba na początku naprężyć. I tutaj druga osoba zaraz będzie zwijać do końca. Trzeba rzeczywiście troszeczkę popleść, żeby te nasze wyroby nas zadawalały. Zależy oczywiście od naszego poziomu perfekcjonizmu, ale generalnie nie jest to bardzo, bardzo skomplikowane. Jeżeli już przyłożymy się troszeczkę do tej nauki, to potem naprawdę daje mnóstwo satysfakcji. Tym się zawsze chwalimy, to na przykład koronka koniakowska, coś, co jest absolutnie unikalne. Nie tylko w skali polskiej, ale w skali świata, bo to jest prawda, taka właśnie wzorowanie przyrody, nawet natury, prawda, i roku obrzędowego właśnie w pracy ręcznej tych koronczarek, które tworzą no, fantastyczne wyroby.